witajcie na kanale Zabawkowe Testy. Fajnie, że jesteście. Dzisiaj mam coś dla fanów Kinder Niespodzianek. Co prawda nie ma tam czekolady, ale jest aż 5 niespodzianek. Zobaczcie, co mam. 5 niespodzianek w takiej oto kuli. Chyba, że tam w środku znajdziemy czekoladę, ale wątpię. Nie było. Są tego różne kolory. Raczej nawet źle powiedziałam, nie różne, bo tak naprawdę występuje to podobno w dwóch kolorach. Występuje w różowej dla dziewczynek i w kolorze niebieskim dla panów. No dobra, no nie będę tutaj za dużo mówić. Otwieramy, sprawdzamy, co jest w środku. Auć! Z tej strony pokazuję strzałeczka. Prawie mam. Mam. Czy u Was też jest tak gorąco? Tutaj jest bardzo gorąco. Zaraz Wam się tak rozpłynę. No dobra, zdjęłam folię. Oczywiście też zapomniałam powiedzieć, dystrybutorem tej zabawki jest EP. Dobra, zdjęłam folię i pod folią jest kolejna folia. Jest kolejna folia, ale też ma tutaj dziureczki do przerwania. Zobaczcie, chyba muszę to otworzyć tutaj. Ale się fajnie otwiera. Ładne. No dobra, zaczynamy. Jesteście ciekawi, co jest w środku? No nie, no przeurocza ta świnka. Piękna świnka. Taka gumowa. Tutaj mamy całą serię, jaką możemy... O, dużo tego, zobaczcie. Dużo tego. Całą serię. Podobno tych wszystkich zabawek jest aż 150, więc możemy ich zebrać. Dość sporo. Ja mam z tej kolekcji, nie wiem, czy dobrze widzę. Tak, jest moja świnka. Jest świnka. Patrzę, czy te kolory jeszcze coś może obok tego oznaczają. Okej, dobra. To zostawiamy. Lecimy dalej. To jest pierwsza nasza świnia. Chrum, chrum, chrum. Dobra. To jest... Myślałam, że kucyk pony. Ale nie. Jednorożec. Też śliczny. To jest jakaś zawieszka. Tak jak ja mam tutaj mikrofon, to pewnie można sobie ją zawiesić na przykład na plecak. Też bardzo fajne, bardzo ładne. Tak, jest tutaj. Okej. Lecimy dalej. No szkoda, że nie ma czekolady, bo tak fajnie by się jadło i tak sprawdzało przy okazji. Jak myślicie, co mam? To mi się bardzo podoba. Jest super. Pierścionek. Ale nie byle jaki. Patrzcie. Z motylkiem. Jest czad. Jest. Jest super. Oczywiście cały wykonany z plastiku. Tutaj jakaś taka tekturka dość twarda. Ale jest piękny. Przyznajcie mi, że jest piękny. Dobra, o tak położymy, żeby było widać. Ile już mamy? 3. Ej, wiecie, że to jest fajne, takie otwieranie i sprawdzanie. I sprawdzanie, co się ma w środku. Dobra, zobaczymy, co teraz. Co to? Nie mogę się do tego dostać. Wyglądają jak jakieś gumeczki, ale czy to są gumeczki? To są te motylki, ale super. No to jest zapakowane, jakby było złoto albo diament. Już prawie mam cierpliwości.
co to jest? Co to może być? Tak, to są gumeczki. To jest gumeczka w kształcie kota. Dobra, te się poplątały. To jest delfinek. To jest cukiereczek. Co mamy jeszcze? Chyba kolejny cukierek. I króliczek. Słuchajcie, została nam jeszcze jedna. A szkoda, szkoda, że nie kupiłam tego więcej. Właśnie, jeżeli chodzi o kupno, to kupiłam to za około 20, chyba 6 zł. Myślę, że jest warte swojej ceny, bo te zabawki są naprawdę fajne. A ile jest frajdy przy otwieraniu? Więc jeżeli macie wolne 26 zł i macie ochotę sobie pootwierać i posprawdzać, jakie macie zabawki, bo cała radość tkwi w otwieraniu naszych niespodzianek. Czyli takie 5 kinder niespodzianek w jednym. Super, ale bez czekolady. W sumie zdrowy, zdrowiej. Dobra, mam tu jeszcze coś. Troszkę wygląda jak stempelek i nie mogę się do tego dostać. Stempelek, jest stempelek. Dobra, stempelek to są lody. Na czymś Wam go pokażę. Tururum, tum, tururum, tum, tururum. Może na tej części nie mamy tutaj nic pod ręką? Na czym mogłabym przybić? No, zostaje mi tylko swoja ręka. To co, na ręku? Dobra, sprawdzamy. Jest pomarańczowy. O, nie będzie widać na ręku. Muszę Wam pokazać na czymś innym. Może na tym spróbujemy, ale też nie będzie widać. Może tutaj na tej stronie. Nie widać, bo mimo tego, że tu pokazuje się, że jest pomarańczowy, on wychodzi żółty. No ale jest piękny. Może troszeczkę zobaczycie. Tak czy siak, bardzo fajne. Bardzo fajna zabawka. Ja Wam ją serdecznie polecam. Piszcie w komentarzach, jakie Wy mieliście zabawki. Czy udało Wam się skolekcjonować te wszystkie... O, jakie piękne. Widzieliście, jakie piękne dzwoniczki? Czy udało Wam się skolekcjonować wszystkie te zabawki? I co? Ściskam Was mocno. Buziaki, trzymajcie się. Pa!